Zaczęło się od tego, że wolontariuszka Bielskiego Muzeum Wojskowego szukała hełmu pilota na portalach sprzedażowych. Znalazła wraz z samolotem. To był samolot, który 29 stycznia 1981 roku przyleciał do Redzikowa pod Słupskiem. Tam stacjonował 28 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego, który jako jedyny w Polsce miał akurat te modele samolotu. Po zakończeniu służby wojskowej trafił do radia RMF FM jako rekwizyt podczas inwazji mocy. Później do Niemiec, gdy okazało się, że z 6 sztuk, jakie stacjonowały w Redzikowie, w kraju nie pozostał ani jeden, Anna podjęła szybką decyzję. Dla rodziny to był szok. Bardzo dziwne partie, ma też bardzo dziwne pomysły. Mama jest bardzo energiczną osobą i nie umie ustać w miejscu. Co chwilę musi coś zmieniać, w domu tak samo jest. No więc rodzina nie miała innego wyjścia, jak pomóc w realizacji kolejnego marzenia. Można pojechać na wakacje, można kupić sobie samolot, który nie lata. Tak to wygląda. Zadecydowałam w ten sposób, dlatego że po wpisaniu numeru tego samolotu do internetu zobaczyłam, że faktycznie będzie to jedyny taki samolot w Polsce. Więc stwierdziłam, że Piła, miasto zasługuje na to, żeby mieć rzeczy wyjątkowe. Ten wyjątkowy MiG stał na środku pola w miejscowości Twist, 1000 kilometrów od Piły. Trzeba go było przewieźć na naczepie tira, a potem delikatnie rozpakować, tak by mógł być schowany bezpiecznie do hangaru, także podejrzewam, że uda nam się to zrobić bez ofiar. No i udało się, choć operacja była bardzo trudna i mozolna. Wiele godzin zajęło wolontariuszom wypoziomowanie żelaznego kolosa. Nie ma obawy, że pęknie, ponieważ myśmy go już w tej pozycji, w miejscu, gdzie był zakupiony, ładowali na tira i w taki sam sposób był traktowany za pomocą dźwigu. Ostatecznie udało się go postawić na kołach. Czasu i pieniędzy na razie nikt nie liczył. Pasja jest silniejsza aniżeli jakiekolwiek koszty. Bo to jedyny MiG 23 w kraju. We wrześniu po remoncie będzie zaprezentowany pilanom.